W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety. Posłuchajmy ciekawego opisu wnętrza domu, w którym urodził się błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Niebogate to gniazdo przyszłego ojca sierot, posiada tylko dwa okna od ulicy, zrośnięte rzekłbyś ze sobą, i tuż obok okien drzwi wchodowe. Za nimi sień na przestrzał, na lewo świetlica, kuchnia i komora. Oto wszystko. Okna należą do świetlicy, w której pułap staropolskim obyczajem spoczywa na poprzecznej belce środkowej, zwanej podciągiem, sosrębem lub siestrzanem. Belka to szacowna i pamiątkowa, z obu stron opatrzona napisami. Po jednej widnieje wiersz Ewangelii, a słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Kiedy słuchamy powyższego opisu, przychodzi na myśl pewne miasto w pokoleniu Judy, Ain Karim. To tam wybrała się Maryja, aby usługiwać Elżbiecie, a niosła nie tylko gotowe do pomocy dłonie i serce, ale przede wszystkim najcenniejszy dar Jezusa Chrystusa. Z Maryi miał się narodzić Bóg człowiek, z Elżbiety Jan Chrzciciel, największy zrodzony z niewiasty. To w domu Elżbiety, nawiedzonym przez Chrystusa i Maryję, miał wzrastać Jan. To w niezamożnym domu próchnickim, otoczonym miłością rodziców, w religijnej atmosferze, przesyconej obecnością Jezusa i Jego Matki, wzrastał młody Bronisław. Jak czytamy w jego biografii, bogobojni rodzice zajęli się wychowaniem dzieci troskliwie i z wielką sumiennością, wpajając w młodociane serduszka wzniosłe zasady wiary. Zalety wszczepione przez rodziców serca dzieci najwspanialej uwydatniły się w najmłodszym Bronisławie. Dziś, kiedy wielu rodziców i katechetów z mozołem stara się wszczepiać w serca dzieci zasady Ewangelii, możemy stawiać pytanie,
Dlaczego często ponoszą porażkę? Może dlatego, że nigdy nie doszło w rodzinach tych dzieci do spotkania osób świętych? Może zabrakło w rodzinach chrześcijańskiej atmosfery, przebaczenia, miłości, modlitwy? Ksiądz Markiewicz pochodził z diecezji przemyskiej, tak bogatej w świętych i błogosławionych. Zwrócił na to uwagę papież święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w roku 1991, kiedy przemawiał w Rzeszowie. Obok świętego Jana z Dukli, błogosławionego księdza Jana Balickiego, świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara i innych, wymienił również sługę Bożego księdza Bronisława Markiewicza. Dziś możemy również dodać do tego grona czcigodną służebnicę Bożą, matkę Annę Kaworek, współzałożycielkę sióstr Michalitek. To środowisko chrześcijańskie kształtuje ludzi świętych. Maryja z tajemnicy nawiedzenia zaprasza dzisiaj każdą polską rodzinę, każdą matkę, każdego ojca do przyjęcia Chrystusa pod swój dach. Zaprasza do budowania atmosfery wzajemnego zaufania, przebaczenia i miłości, do wspólnej modlitwy przed jej obrazem. Wzorem takiej modlitwy są rodzice księdza Bronisława, Jan i Marianna z Gryzieckich. Szczególną cześć odbierała w domu Markiewiczów Matka Boska Częstochowska, pisze biograf ksiądz Walenty Michułka. Jan Markiewicz otrzymał w dniu swego ślubu 4 lutego 1827 roku od swego ojca Dominika obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Przed tym obrazem rodzina zbierała się na modlitwie. W domu Zachariasza i Elżbiety Maryja wyśpiewała swój magnifikat. I my dziś powtarzajmy za nią, uwielbiając Boga za Jego miłosierdzie i za nasze rodziny. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.